Rimowci podróże degustują. Rum, Baragua, Anejo. Może źle czytamy, ale tak spolszczyliśmy tutaj. Jest to rum, starzona w beczkach, typ Anejo, czyli taka najwyższa szlachetność. Najdłużej starzona w najbardziej atrakcyjnych beczkach. Nie zagłębiamy się w historię. No, nie jest to, nie będziemy przynudzać dzisiaj. Nie jest to nasza, powiedzmy, branża główna. Tak. A to kosztowało nas 5 5,50 coś takiego. To jest takiego. Z Hiszpanii kupowane. Tak, 37,5% mocy, 0,7. No, Anejo także, no, no miejmy nadzieję, że będzie chociaż troszeczkę podobne. Tak, jesteśmy ciekawi, czy za ten smak, który jest padre, trzeba tyle płacić, ile sobie tak życzą. Czy może Anejo będzie zbliżona, podobna atrakcyjności smaku czy zapachu. To co? Idziemy do sedna? Wracamy. Najwyżej się troszeczkę wykrzywimy. Także butelkę. Dzisiaj nagrywamy z większej odległości w plenerze. Mamy słychać nadzieję, pieski. Że to jakoś będzie widać, że zobaczycie tą etykietę. Jak coś, to będzie na miniaturce. Też tak. Sobie no to... A jakiej jesteśmy miejscowości? Coś kojarzysz? Casablanca w Hiszpanii. O, widzicie? Dobrze się kojarzy, nie? Zaraz przy plaży. Możliwe, że widać. Możliwe, że nie, ale... Cztery kroki za nami jest plaża. Bardzo fajne miejsce. Typowo tak z wybrzeżem jedziemy, także nastawiliśmy się na relaks, na odpoczynek. Mamy weekend, jest plażowanie, degustować. Otwieramy. Oczywiście no, kolek jest zwykły, ale z malowakiem. Zakręcany, metalowy. Nie ma typowego z whisky z korka wsadzonego. A jak było w tym padre? W padre, padre jest ta taka duża czaszka, normalnie, ona jest normalnie wsadzana, tak? Dobra. Więc zobaczymy, jak to z tego nalewaka idzie. Bardzo ładnie. Ale myślę, że niedużo. Czasami się trochę zadławić ten nalewak, ale tutaj idzie bardzo ładnie. Z powrotem nam to burzy. Robimy kolejną przerwę na psy. No. To sprawdzamy? Także sprawdzamy, co ma z zapachu. O, jest taka słodycz, powiem wam, podobna do tego padre, co? Ale bardziej czuć no, alkoholowość. Tak, tak, no to nie jest takie delikatne, no bo nie wiem, to było w beczce, wiecie co, jest napisane, że 12 miesięcy en barrica de Reble Blanco. No, 12 miesięcy to jest całkiem spolekna. Rum. Ale fajny, ma taki słodkawy zapach, no... Po no zapachu taki, czuj, że to może być przyjemne, tak, nie? Jest taka miodowość, może lekka wanilia. Czuć beczkę, ale taki przyjemny smak. Faktycznie, aż powiem wam, ten alkohol to aż mam w gardle. No jest alkohol, ale no nie jest jakoś odwracające. To może zobaczymy, co jest w smaku. No jednak pierwsze uderzenie to jest ten alkohol. Tak, ale myślałam, że będzie gorzej. No, ale myślałam, że będzie lepiej. No, no, bo my porównujemy to do Padre, ale do Padre. Ale dobra, niech się język przyzwyczai, zobaczymy za drugim rokiem. Ja to może sobie jeszcze bardziej to potrzymam, żeby się język mocniej uodpornił na alkohol. No, ja się też rozprowadzam po bokach. Dalej mocno czuję nieprzyjemny smak alkoholu, czyli... Taką gorycz. Nawet nie gorzej, no po prostu wykręca język, jak wódka, sobie, jak zwykła tequila. Tak, jak sobie rozsmarowałam, no, to ogólnie czuć gorycz, nie? Tak czuję. No gorycz to będzie z beczki, więc coś tam jednak nałapało, ale, ale jest taki jednak odruch wykręcający. No ale wiecie, piliśmy karmi, już jesteśmy nieprzystosowani do tego. No to poczekamy chwilę, zobaczymy, ale ja myślę, że to dużo więcej sobą... No zapach ma zachęcający moim zdaniem. Dużo więcej sobą nie przedstawi. No ale wiecie, no to jest za 5-6 tak euro, tak? Także poszliśmy z najniższej półki, jaką dalej udało radę spotkać. Dalej lepsze niż wódka, to na pewno, ale... Ma smak jakiś jednak. Ale nie brałbym tego do degustacji, myślę. No zaraz zobaczymy, czy jakieś aromaty... Żebyś po prostu nie wziął tego, nie kupił ponownie, żeby posiadać w barku, tak? No w barku i żeby pić takie solo, tak? Czyste, bo nie ma tutaj kompozycji smakowych żadnych. Ja nie wyczuwam złożoności żadnej. To jest po prostu alkohol. Powoli przechodzi. Ja już trzeci łyk wziąłem. Taki mały oczywiście, ale powoli przechodzi. Czuć jakiś smak.
Ale dalej... nie jestem w stanie określić jakie, bo alkohol wszystko zabija. Tak, dalej to jest dla mnie nuta czystego alkoholu. Nie ma tutaj bogactwa smaku, nie ma tutaj żadnej dominującej nuty poza alkoholowością. Nie czuć beczki, nie czuć tego co w zapachu, czyli tej owocowości tak, nie ma. Nie. Nie ma słodyczy miodu. A szkoda. Ani mogłoby chociaż zapanili. Jednym przejść, nie? Takim składnikiem. No dokładnie, tutaj tak naprawdę to jest kolorowa rum. Nie czuć tutaj tych 12 miesięcy. Mimo tego, że no, do miksowania no, jak najbardziej się uda, tak? Zaraz to też pewnie przetestujemy, bo... O właśnie, przecież można sobie zrobić Cuba Libre, prawda? Z Pepsi. Cokolwiek można, tak? No, natomiast nie polecam tego do picia degustacyjnego, no niestety... Ja nie wiem, Maciek jest bardzo zawiedziony, a mi powiem Wam szczerze, no nie ma tragedii. Nie jeden gorszy rum się piło, na przykład jak mieliśmy zajawkę na Piratów z Karaibów, to wiecie, oglądamy tam, puściliśmy sobie prawie wszystkie części. Mówimy, kurczę, po pierwszej części, musimy sobie kupić rum i do tego pić rum, bo tak poczujemy się, jakbyśmy tam byli, nie? No, kupiliśmy jeden najgorszy i jeden chyba 8-letni albo 4-letni, nie pamiętam, nie? Taki już chyba lepszy, to było Bacardi, tak? 8-letnie. No i powiem Wam, to 8-letnie też trąciło, ale było już takie fajne w smaku, że można było na czyściocha wypić, a to jedno takie tańsze w Biedronce, no to było gorsze od tego. To bo tamto był typowy sikacz, że w ogóle się tak nie dało tego pić, nie? Także, no nie wiem, no nie ma tragedii dla mnie, naprawdę, za tyle? No nie, no, 6 euro to jest w ogóle... Cena jest bardzo atrakcyjna, więc za taką cenę można kupować. Do drinów, ale... nawet na czysto, powiem Wam szczerze, po tych 3-4 łykach, to już naprawdę to już zapomina się o tym, o tej pierwszej goryczy, o tym takim lekkim wykrzywieniu, niesmaku. Przekonujemy się, Zapach ma na pewno fajny. No. Tak, atrakcyjny. Bardzo fajny jest zapach. Nie? Szkoda, że nie ma tego odzwierciedlenia tego zapachu. No jest, mocno jest. Mocno, no nieprzyjemne. Nieprzyjemne. Ogólnie nie jesteśmy, wiecie, no my preferujemy jednak whisky, no rum jest takim. Ile byśmy dali? 3 na 10. No, za tą cenę, no nie ma co żałować. Do drineczków, ludzie. No jednak nie ma żadnej faktycznie, jak Maciek powiedział, złożoności, nie ma co degustować się na czyściocha, ale... Raz się żyje, zdróweczko. Czyli mamy dzień drinków. Dzień drinków dzisiaj. No i co? Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału Rewołci. No i widzimy się przy kolejnych degustacjach. A kolejne będą? Będą. Ale jakie? To jest tajemnica. To trzeba subskrybować kanał, wtedy się dowiecie.